dostanie miską na psie żarcie. Dobra, spoko. Gdzie jesteś, psie? Dostałeś kiedyś michą? Czoło ludziska, ja być Stanisław. Ja was serdecznie zapraszać na kolejny odcinek z gra Super Chłop. Ja mieć spora nadzieja, że moja języka być bardziej zrozumiała niż języka gra, która nie istnieć, gdyż twórcy być lenie i popełniać grzech ciężki i nadal nie przygotować polska języka. No dobrze, moi drodzy, pożartowaliśmy sobie jak zwykle, hejt poleciał standardowo, jak miał polecieć, tak poleciał. Wiecie co, tak się zastanawiam, tutaj w tym readme jestem ciekaw, czy gdyby tutaj na przykład podświetlać niektóre litery, tak jak teraz robię, to być może któreś z tych liter na przykład by się zamieniały, albo gdzieś w tym miejscu pojawiłby się jakiś fajny smaczek. Może by gdzieś tutaj coś się na przykład zmieniło, to byłby fajny sekret do odkrycia. Tak by the way, tak? Że niby tak strzelę, tak zupełnie od czapy. Ale tak sobie latałem tutaj, podświetlałem te literki i byłoby fajnie, gdyby nagle może było klikać niektóre te litery, ale wiadomo, że jak język się zmieni, no to będą inne litery, więc niekoniecznie byłoby to sprytne, chociaż na przykład tutaj można by coś gdzieś ukryć, nie? W którymś miejscu, albo gdzie indziej, nie wiem, replays, no w sumie akurat tutaj jest to fajnie zrobione. Dobra, w każdym razie lećmy dalej, gra mówiła, żebym więcej nie uruchamiał nigdy superhota, dlatego go uruchomię. Prosta sprawa. Fuck the system. Dobra, moi drodzy, no plot, no reason for anything. Aha, dobra, chyba to jest coś, co już było. Czy teraz przypadkiem nie będzie dialog? You don't know what you are doing. Okej, widzę, że gra mnie wycofała do momentu, w którym prawdopodobnie... Tak, to już widzieliśmy, nie? Czyli gra mnie wycofała do momentu, w którym powie mi, że nigdy więcej nie odpalaj Super Hot Exe. Dobra, to przyspieszmy to. Okej, dobra, teraz jesteśmy w tym momencie. W dziwnych momentach gra robi checkpointy. Naprawdę, w dziwnych. Dobra, jesteśmy wreszcie w miejscu, w którym nigdy w życiu więcej nie uruchomiły Super Hota. Przy okazji jeszcze w tym odcinku odniosę się do kilku rzeczy, które pisaliście mi w komentarzach, ale na razie spróbujmy się rzeczywiście połączyć z grą. Nigdy w życiu nie uruchomię Superhota, tu proszę bardzo, uruchamiam Superhota, tak? Fuck the system, czyli... Motyla noga, kuleczka zamszowa, trącam twarzą waszą... wasze zasady. Okej. Okay. Mam katanę. Fajnie. A ty, dziadu! Okej, dobra. Udało mi się tutaj coś fajnego zrobić. Teraz pytanie brzmi... Fuuu! Haha, nie trafiłem! Pytanie brzmi, czy zdążę? Ogarnąć tych ludzi tutaj. O, dobra, dostał? Nie. Nie dostał. Dobra, ogólnie jakoś tak się trochę zamyśliłem i chyba nie wyszło mi tak jak trzeba. Get down, okej. Okay. W spowolnionym tempie. Widzicie, teraz będę spadał na nich. I ciach! I ciach! O, nie trafiłem. Dobra, ciach. Serio? Jakoś wtedy mi wyszło lepiej. Nie może być. Dobra, w każdym razie pisaliście mi w komentarzach taką rzecz jak na przykład to, że... Ale jestem celny, że teoretycznie mogę, dobra, udało mi się, że teoretycznie mogę odniszczyć kulę kataną. Będę musiał to wypadać. Dobra, jakiś koleś tu we mnie rzuca, a masz? Nie trafiłem go znowu, ja nie mogę. Dobra, idziemy po świecznik zatem. A masz świecznikiem, a masz w ryj, headache. Dobra, gdzieś tutaj chyba wyleciał mu... wyleciała mu katana? Nie. Dobra. To idziemy na tego. Uhuu! To idziemy na Rambo. Oho! Dobra, chyba na Rambo się nie da z tym gościem, który strzela z pluwą. Zaraz sobie z nim poradzimy. Tu jeden ciach jest. Tu jest drugi ciach. Może się uda? Kurna! Dobra! Widzę, że już pierwszy etap już jest ciekawie. Haha, no dobra, tego to w ogóle rozwaliłem do stema, czy pamięta, który się nazywa It's Me Mario. A masz.
To chyba jest rzeczywiście alternatywa. Spierdzielaj! Fuck! Zniszczył mnie zanim zdążyłem do niego nabyć. Dobra, ale to jest sposób, tak? Tego raz, tego dwa, a tego dziabnąć w ten sposób. Teraz szybko po broń. Niech on się wystrzela. I znowu mnie trafił. Jaka lama! No lama za lamą, powiem wam szczerze. Teraz to już w ogóle nie będę tego komentował. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra, raz. I ucieka w inną stronę. Ty mendo, mała. Dobra. Czy jesteś sprytny? Spróbujmy, zobaczmy, czy mogę rzeczywiście ciaknąć buleta. A dostałem achievementa so it is possible. Okej, okay, mogę ciachać przed te naboje. Dobra, spróbujmy ciachnąć jeszcze jeden dla sprawdzenia. Okej. A masz. Do widzenia. Ktoś we mnie strzela? Dobra, zdjąłem gościa. Niech idzie teraz do mnie, okej. Kolejny gość. Wow, jak było blisko. Dobra, a masz. Okej. Katana. Ciach. Rzut. Fuck, ale pudło. Fuck. Dobra, te poziomy robią się coraz ciekawsze. Dobra, to jeszcze raz. Dziab. Sru. Dobra, udało się uniknąć. Tylko teraz. O kurde, chyba zniszczyłem. Zniszczyłem jego. A masz! Zniszczyłem. Chyba nie dorzucił się. Kurde, znowu. Wbiło się obok niego, no nie mogę. Serio. Okej, coś się tam stało, nie wiem nawet co. Rzucimy w niego jeszcze czymś. Za chwilę będzie niebezpiecznie, jak on zacznie kataną we mnie lecieć. Dobra, dawaj katanę. Ajajaj. Ile tu ich jest? Nie jestem w stanie się tam obejrzeć na razie, rzucę w niego. Nie trafiłem! Okej. Zium. Dawaj. Dobra. Jeden zginął. Teraz muszę jakoś dziabnąć tamtego. Niego rzucę. Dawaj katanę. Dziab. Kurde, przeżył to. Skurczybyk. Dobra, damy radę. Pudło. Fajfuj się. Dawaj pistolet. O, masz. Co, przeżył to? Skubaniec. Dobra, i jeszcze jeden. Zru. Dobra. Bum, 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 bum. Wow, dobra. To było coś, powiem wam szczerze. To był ciekawy poziom, zobaczmy go jeszcze raz. Czyli co, kataną rzuciłem, nie wiem co tam się stało. Ale on chyba trafił sam w tę katanę, bo ona się wbiła przed nim, żeby było ciekawiej. Dobra, tutaj się też udało całkiem nieźle. Ale muszę poćwiczyć rzuty kataną, bo widzę, że one tutaj dość losowo działają, przynajmniej mi wychodzą dość losowo. To też mogłem w sumie go wykończyć już bezpośrednio, ale wpierdzieliłem niego całą serię. Co się będę zastanawiał. Okej, dobra, poszło. Mamy etap za sobą, kolejny. Ciekawe, kiedy się skontaktuje ze mną znowu ta gra i powie miałeś więcej nie wchodzić. Co ja tutaj mam? To jest telefon? Okej. Cokolwiek to było, już jest moje. Okej. Tutaj nic nie ma na szczęście, widzę, że tutaj coś. Jakiś koleś cały czas tutaj stoi, próbuje we mnie mierzyć. Nara. Pięknie. Dobra. Ślicznie. Idziemy dalej. Może zabierzemy mu broń? Nie, idziemy dalej. Dobra, masz broń. No to będzie piękna lama chyba. A nie, dobra, trafiła go. Poszedł. Jeszcze jeden. Meeting adjourned. Co? A mi się średnio podoba. Także na dzień dobry. Dostałem z tego z tyłu dziada pierdzielonego. Dobra.
To przy okazji, moi drodzy, widziałem w komentarzach, widziałem w komentarzach komentarze, zdecydowanie, takie jak chociażby w stylu: Staszek, przecież ty nie grywasz FPS-ów, dlaczego grasz w Superhota? Moi drodzy, chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz. To, co rozumiem przez FPS, czyli first person shooter, co tu w ogóle się zadziało? Piękny bug. Piękny błąd, podoba mi się bardzo. Cudownie. Weźmiemy sobie ten. To nie jest prawdziwy z krwi i kości first person shooter. No błagam, to jest gra, która ma elementy first person shootera, ale to nie jest first person shooter, kurde, wiecie, to jest... Ja mówiłem nieraz, że z tych wszystkich rzeczy, które mówiłem o tym, że nie gram w multi, nie gram w darmówki, od wszystkiego są wyjątki. Jeśli gra jest rzeczywiście unikalna w swoim rodzaju, a taki właśnie jest Superhot, to właśnie takie gry ogrywać będę. Jak najbardziej. Spierdzielaj. Uda mi się zdjąć trzech na raz? Zobaczmy, może teraz będzie ten czas na achievement. Jednego zdjąłem. Okej, dostałem, tak, chyba zdjąłem trzech jednym strzałem. Badass mode! Mam achievement, że zdjąłem trzech jednym ciosem. Spierdzielaj. Masz jeszcze tym, bo mi się przyda kolejna. Tak czy siak. O, a ty się skąd tu wziąłeś? Haha, bum! Jeszcze jeden. O kurde. Na pewno chciałbyś. Ja mam jeszcze jedną. Jeszcze jeden strzał. Spróbujmy. No zdecydowanie ta broń jest genialna na to. Ale chyba będę musiał wypróbować jeszcze inną. Także, moi drodzy, to nie jest taki first person shooter, jaki byście myśleli. Zresztą chyba widzicie, bo nawet ładnie mi się udało z tym poziomem przejść już dalej. Także, no nie, no to tak jakby na rzeczywiście nagrać te, nazwać Tetrisa platformówką, ponieważ, kurczę, jest grawitacja taka, że spadają klocki w dół, nie? No to nie jest to, no. To jest first person shooter, bardziej gra logiczno-taktyczna z elementami first person shootera, bardziej tak bym to nazwał. Także mam nadzieję, że ten motyw mamy załatwiony, w razie gdybyście jeszcze się zastanawiali, dlaczego ogrywam Superhota. Po prostu to polska produkcja, polski produkt, całkiem dobry polski produkt, więc hello. Oprócz tego, że nie jest spolszczony, po prostu. Staszkowy hejt ciąg dalszy, nie? Więc tak. Co to jeszcze? Co tu jeszcze się od was dowiedziałem? Dowiedziałem się, że tak naprawdę, jeszcze zaraz wam powiem, co tak naprawdę. You didn't keep. Pay yourself a visit. Okej, czyli mam się samemu odwiedzić? No turning back, ale ja chcę. Nie pozwoli mi. Tak, więc ponoć ta gra losuje planszę, czyli że każdy gracz może mieć tak naprawdę zupełnie inne doświadczenie, zupełnie inną kolejność odkrywanych plansz. Ja tego nie wiem, bo nie oglądałem u żadnego innego youtubera i w sumie nie jestem w stanie samemu porównać, czy tak rzeczywiście jest. O! To jest z tej wizji ten ekranik. You know the way. Ej, tu jest dokładnie to, co widzę. Okej. Okay. Tu jest dokładnie to, co widzę. To było w tej poprzedniej wizji, nie? A teraz mam ekranik, w którym widzę dokładnie, co się dzieje. Tutaj kamera jest, która mnie obserwuje. A przynajmniej obserwowała. Tak, chyba się obraca z czasem, nie? Obraca się z czasem i na mnie patrzy. Spoko. Ta. Okej. Wow. Widzicie to? Okej, zobaczcie. To jestem ja. To jestem... Ale jestem czerwony, a ja byłem czarny. Bez przesady. Okej, czyli w sumie całkiem nieźle. You will learn the hard way. Okej, dobra, czyli poznam prawdę w trudniejszy, bardziej bezpośredni sposób, może tak. Okej. See if it hurts. Zobacz, czy to boli. Okej. It's the only way. O kurde. To tak jakbym miał okulary VR rzeczywiście, widzicie? Jakieś. Faktycznie moja postać obraca się tam, gdzie ja się obracam, nie? Haha, śmiesznie. Do it now. Nie będę się bił. Nie. Obej. Okej. Okay. Nie, powiem wam szczerze, nie będę robił tak jak chcę. It's the only way. Nope. I'm out of here.
It's the only way. Możesz mi naskoczyć. Ja tu poszukam sekretów przy okazji. Nie będę się bił. Do it now! How about now? Czy coś ogólnie świeci. A możesz sobie krzyczeć. Romole. No escape. It's the only way. Jestem ciekaw, czy ja mogę powiedzieć, że chrzanie to i tego nie robię? To jednak muszę się być wdzięknąć, żeby pójść dalej z fabułą. Jestem ciekaw, jak bardzo trzeba było być upierdliwym i tego nie robić, żeby gra coś zmieniła. Dobra, faktycznie rzeczywiście. Nie widzę żadnej innej opcji, więc chyba rzeczywiście muszę się wdzięknąć. Uła. Sam siebie zniszczyłem? Intrygujące. Okej. Okay. How is your head? Jak tam twoja głowa? Boli. It should, powinna. You are treating the system like a toy. Traktujesz system jak zabawkę. To nie jest zabawka. To jest narzędzie. Nie potrafię siebie kontrolować. I'm not even typing this. Nawet nie wklikuję tych słów. Nie wiem, co robić. Faktycznie, ja klikam cokolwiek, w USAD klikam i to mi się wtedy wypisuje na ekranie. Yes, you do. Wiesz, co robić. Odejdź. Przeżyłeś traumę... traumę głowową? Seek medicinal attention. Poszukaj jakiejś opieki lekarskiej. Nic się z tego nie stało, nic z tych rzeczy się nie stało i nie zdążyłem przeczytać dalej, bo zastanawiałem się, jak przetłumaczyć ten wcześniejszy zwrot. No dobra, mamy kolejną sekcję, zaliczoną, prawda, kolejny dialog. Ale co, czy my chcemy grać dalej? Może chcemy grać dalej, tylko może zobaczmy sobie przy okazji jeszcze jakiś art. We talked about this. O, okej. Okay. Nie pozwala mi? To ciekawe. Videos. Dalej mi nie pozwala. VR, games, wires, cellular, demos, apps, settings. Nie pozwala mi nigdzie wejść. Okej. Okay. Read me. Super hot. Replace. Quit. Uh-oh. Nie chciałem tego. Remember. We are watching. Pamiętaj, obserwujemy. Okej. Okay. I faktycznie wyszło mi z gry. Interesujące. No to wracam z powrotem. Okej, jest inicjalizacja. Disk check failed. Dostałem achievementa. We told you to leave. Okej. Wygląda, jakby był rzeczywiście jakiś problem. New message. What is happening to me? Co się ze mną dzieje? Nie potrafię przestać. Super hot, super hot, super hot, super. You're still playing that game? I have no control of my system or myself. Nie jestem w stanie się kontrolować. Super hot, super hot, super hot, świetnie. Sounds like you are playing too much. Musisz mi pomóc. You can't even hear me, I'm writing this basically to myself. I can't stop thinking about the game, I'm alone in this, okay? Czyli nawet nie potrafisz mnie usłyszeć. Tak naprawdę piszę głównie do siebie. Nie mogę przestać myśleć o tej grze. Jestem w tym, zostałem sam. Wszystko zamieniasz na superhota oczywiście. Cute! You don't share password, now this. I'm so blocking you, okej. Okay. Nie dzielę się hasłem, a teraz to. Blokuję cię teraz. I just want to get back in the game. Chcę po prostu wrócić do gry. Okej. Okay. I just want to get back in the game. Chcę tylko wrócić do gry. Czyżby? As you wish. Jak sobie życzysz. Okej. Okay. No to wracamy z powrotem do Superhota, który robi się naprawdę pokręcony. Pisaliście mi też, że to wygląda trochę jak Pony Island. Nie, moi drodzy. Ewentualnie to Pony Island jest jak Superhot. To nie w tę stronę, ale faktycznie... Zobaczcie, o, to jest teraz... Oczywiście w drugą stronę idę na początku. To są te drzwi, znaczy ten korytarz, który przed chwilą mieliśmy. Teraz ledwo widzę, teraz jestem bardziej... Patrząc przez ekran idę tym korytarzem. Mocno spoko. Wow. Fajny bajer.
Fajna nakładka wizualna. Ciekawe, jak oni to zrobili. Że widać, kurczę, to, co jest prezentowane w takiej wersji ASCII, nie? Bo tutaj jest, to są jakieś znaczki w ASCII. Prawda, na ekranie i teraz widzimy tutaj więcej. Okej, jakaś cela. Oj, mnie zamknęło. The system will set you free. System pozwoli ci wyjść. Uwolni cię. The system will shape you. System cię ukształtuje, aha. System ponad ludzi. Ta. System, który robi wszystko za człowieka. Skąd my to znamy? Nie wiem, czy wy znacie. Ale chociaż znam chociażby z Orwella, nie? Klik! Super. Super. Teraz przyciśnij E. Hot. Okej. Okay. Super. Hot. Okej. Okay. Śmiesznie. Super. Hot. Super. Hot. We'll set you free. We'll set you free. Super. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Mind is software. Okej. Okay. Super. Hot. Bodies are disposable. Super. Hot. Super hot, super hot, super hot, super hot, super. Okej. Co tu się dzieje, moi drodzy? What the heck? Leave this body! Press eto hot switch into enemies, press eto hot switch. Okej, czy mogę się wrzucać? Wyjdź z tego ciała. Wow! Mogłem zmienić ciało z wrogami. Śmiesznie. Nowa mechanika. Dostał telewizorem. Teraz padł? Okej. Okay. Hot switch not ready. Okej, okay, ciekawe kiedy ten hot switch jest gotowy w takim wypadku. Wow. Ty dziadu. A masz. Dobra, hot switch jest ready. Kij golfowy. Room service. Okej. Okay. Press hot switch to... Switch into enemies. Dobra. Tylko od razu widzę, że... Wywala mi broń aktualną. Jezu, co? Zobaczcie, ten kij ma ręce. O-o, tutaj we mnie strzela typ. To było dziwne, powiem wam szczerze. Nie mogę łapać broni, mogę łapać. To jakoś dziwnie to działało, powiem wam szczerze, przez chwilę. Chcesz jakiś typ? Nie wiem, czy trafiłem. Okej, okay. Hot switch ready. O, ale udało się przejść. O Jezus Maria. No to teraz zobaczcie, nowy wymiar, teraz mogę wchodzić w innych przeciwników. No normalnie rzeczywiście jak Matrix, tam też, kurczę, przecież Neo mógł wejść w Smitha, nie? Jesus Christ, co tu się dzieje? No bardzo, bardzo rzeczywiście unikalna jest ta fabuła. Bardzo ciekawe to jest. Under construction. Okej, okay. Oczywiście, że wchodzimy w ciebie. Tylko od razu tracę broń, widzę. Ej, zobaczcie, wszedłem w momencie, kiedy orzuciłem ciało, to jest niezłe. To mi się nieźle udało. Wow. No chyba śnisz. Dawaj mi tę spluwę. Łopata! Proszę bardzo, nowy ten. Nowa broń. Gaśnica! Hot switch ready. Co tu jest? Młotek? Walizka? Różne przedmioty, które można używać do bicia pryju. Ło, trafi mnie! Fuck! Mogłem też rzucić przedmiot, to też prawdopodobnie by ochroniło mnie przed dziabnięciem. Okej. Okay. Faktycznie jest zmiana ciała zaraz za tym. Zaraz przed tym, jak ginę. Dobra, dostał. O, nie zdążyłem złapać broni. Niedobrze. Hot switch ready. Okej. Okay. Dostanie miską na psie żarcie. Dobra, spoko. Gdzie jesteś, psie? Dostałeś kiedyś michą? Dobra, dostał. To jeszcze pójdę po gaśnicę. Drugiego dźwięk na gaśnicą. Dziap! Mogę też... Przecież... O Jezu, dostałem z drugiej strony. Mogę też zamienić się ciałami z jakimś typem. Ale spoko. Damy radę. Yeah. Tutaj się zmieniło wszystko. Trafiłem gościa? Trafiłem gościa, świetnie. Spierdzielaj od... Fuck, dostałem od dołu, naprawdę? Tego się nie spodziewałem. Aż mi normalnie, widzicie, myszka poleciała w cholerę. Dobra, czyli tak, na początku jest ta akcja. Ewentualnie jeszcze akcja
Transakcja. Fuck! Nie zdążyłem do niego dobiec. Znaczy, on zdążył dobiec do... Kurde, shotguna skubany! Kawałek odwłoka. Mój jest ten kawałek shotguna. Siabadabadabadabadabada. I tak dalej. Okej, okay, hot switch ready. Pytanie tylko... Okej, okay, dobra, on strzelił tam we mnie. Ja też w niego strzelę, ale nie trafię tak samo. Dobra, hot switch! Zanim zginę, nie? Spoko. Wow! Wow, ty dziadu! A masz! W japę! Siadyga! Ty też jeszcze chcesz dostać łeb? Gdzie jest to łopato? Do mnie! Edward! Pogrzało cię? Dobra, co my tu jeszcze mamy? Co to w ogóle to jest? Jakaś klawiatura. Hot switch ready. Jeszcze jakieś typki się tutaj będą spawnować? Chyba tak. Uuu. To przed ciebie strzelimy. Chyba nie trafiłem. Dostał. Zdąży? Chyba zdąży, muszę się zamienić miejscami. Zdecydowanie. Uuu. Głowa mu eksplodowała. To ciekawe. A masz. O-o, chyba źle rzuciłem. Z tego wynika. Coś we mnie strzeliło, tylko nie wiem skąd. Schowam się tu na wszelki wypadek. Skądś do mnie strzelają. O-o. Dobra. Nie trafiłem. A, fuck. No masz. Dawaj. Dobra, i hot switch tutaj. Dobra. Udało się! O kurde! No powiem wam szczerze, wow, wow, wow. Te poziomy naprawdę robią się coraz bardziej skomplikowane, ale to jest w sumie całkiem spoko. Znaczy, mi się podoba to, tak? Jest, rzeczywiście trzeba trochę pogłówkować, pomyśleć, jak to ogarnąć, co tu się w ogóle dzieje, tego łopatą, tego się, z tym się trzeba zamienić. Jezus Maria, jeszcze ten po prostu, co chwila ktoś gdzieś mnie bije. No, o, nie mam. Dobra. Next stage, please. Tough day. Ciężki dzień. Tak się nazywa prawdopodobnie ten etap. A masz torbą. O! Pogięło cię? O-o. Szybko uciekłem, bo prawdopodobnie ten znowu ma w ręku szotego gnata. Chyba z tym, z którym się... You are fired, to jest wolny. Z tym, którym się zamieniam chyba... Zaczyna ten. Eksploduje mu głowa, o właśnie, głowa mu eksploduje, widzicie? Jak zmieniam się w innego typka, to ten mój poprzedni i tak eksploduje głową. Czy wiecie, o co chodzi? O-o. W ostatniej chwili zmieniłem się tak naprawdę. Tego nie musiałem wcale bić. Zobaczmy, gdzie jestem. Zostaw to. To moje. Moja zabawka. Idziemy może jakimś bokiem? Gdzieś tu? To jeszcze jakiś typ jest. O, tu w ogóle, co to leży? Kalkulator! A to co to jest? To coś, to jakiś bug, bo coś ze ściany było widać. Hot switch jest gotowy. Do widzenia. You're fired! Jestem zwolniony. Ups. Ty też. Papa! Nie miałeś w ogóle broni żadnej, żeby było ciekawiej. Aha. Do widzenia. Okej, okay. Weźmiemy sobie twoją broń. Znaczy, moją broń. Zacząć tu. A, tu jeszcze jest jakiś koleś. Dobra, a masz w łeb. Bardzo chętnie użyję twojej broni. Kurna! Skąd mnie dziabnął? Jakiś pierdzielony, czerwony pawian zdziabał mnie od tylca. A masz! Mhm. Dobra, zapomniałem, że koleś jeszcze po lewej stronie jest. Chyba na niego muszę pójść jako pierwszego. Mhm. To może jednak zmienię się z nim. Bronią. No spróbuj mnie trafić. Teraz sami się zabijecie. O-o. Uda mi się uniknąć tego uderzenia. A nie udało się. Myślałem, że jakoś uda mi się. Zapominam, że mogę też skakać. Ja chyba w ogóle nie używam skakania, nie? Jakoś tak... Coś mi się wydaje, że zapominam... skakać. Ale właśnie, jak skaczę, to w sumie od razu jest... moim zdaniem problem. Najlepiej jest skaczeć, kiedy już ktoś strzeli. Czyli tak, w niego rzucam taczką, a na niego biegnę. Dawaj.
mi tę broń. Tyk! A z tym się zmienię. Okej. Okay. Zabieram swoją broń. Pizg! Zobaczymy, czy trafię. Idziemy na inną stronę może. Wow! Pogięło cię! Fuck! Biorę teczkę. Okej, okay. Czy będę mógł zrobić switcha? Jest hot switch ready. Do widzenia! Dobra, gość zginął. Shit, ale mam farta! Ale mam farta teraz, Jezus Maria. Trafiłem gościa, coś się dziwnego z bronią stało tam. Na szczęście jeszcze żyje. Może pójdziemy tu? Hot switch ready, jeszcze nie muszę. Do widzenia, chyba dwóch zdjąłem. Przy okazji, tu mam kolejną broń w razie czego. Uhu! Ale jazda, ło! Tylko rokońc! Do widzenia! O! Udało mi się zniszczyć wszystkich! Przy okazji! A myślałem, że jeszcze kurde, jakieś będzie natarcie. Fajne! Podoba mi się! Podoba mi się poziom skomplikowania, że nie jest tak prosto. Cały czas coś nowego się dzieje. Chociaż widzę, że chyba są rzeczywiście trzy bronie. Trzy typy broni tylko. Widzę, że jest tylko pistolet, SMG, czyli ten assault rifle, czy jakkolwiek to nazwać, i shotgun. Nic więcej. Super. Dobra, lećmy dalej w takim wypadku. Zobaczmy, co jeszcze gra przede mną ukry... Aha. Co to ma być? Chyba jest mózg. Mózg w ASCII. You are our tool now. Jesteś teraz naszym narzędziem. We will use you to destroy the enemy from within. Użyjemy cię, żeby zniszczyć wroga od środka. Do you need more details? Czy potrzebujesz więcej szczegółów? Tak. Wow. Okej. Okay. Ciekawe, co tam było napisane. Get to work. Czyli bierz się do pracy. Ale musiał sobie wejść do menu i zobaczyć sobie te wszystkie rzeczy, które tam były. Make a call. Okej, okay, widzę, że jest metro. Sru. Okej. Okay. Chyba się zmienię z tobą, nie? Sru! Musiałem odrzucić niestety... Wow, tu zbiłem szybkę, okej, musiałem odrzucić broń. Pudło! Może skoczymy? Wreszcie skoczyłem, nie? Rzadko używam skoku. A teraz to już w ogóle poleciałem! Dobra, jeszcze raz. Last call nazywa się ta misja. W ogóle jeszcze jest... Skok! I rzut. Weźmy też... Ktoś dostanie śmieciami. Okej. Okay. Zmieniłem się z nim życiem. Okej, okay, nie trafiłem gościa. Trochę jeszcze stracił orientację chłopak. Wow! Sami się zabili. Trochę ich pogięło, z tego co widzę. Z tamtym też bym się chętnie zamienił. Teraz jest... Okej, okay, jest switch ready, więc się zmieniamy z nim. Okej, okay, poszło. Teraz kolejne typki przyjdą, widzę. A! O! I to w ogóle z całym arsenałem, żeby było ciekawie. Nie no, tu trzeba mieć jakąś broń w ręku, bo inaczej jest bardzo ciężko. Okej. Okay. Dobra, zmieniamy się. Spoko. Dawaj broń. Dobra, tamten sobie... Tamtemu głowa wybuchła. Temu też. To teraz uwaga. Rzut za 3 punkty. O to chodziło. Teraz rzut tu. Kurde! Nie zdążyłem dobiec, jednak mnie dziabno, bo chciałem po tę broń tam skoczyć. Ale spoko. Sru? Okej, okay. Podobny manewr robimy. Bo w sumie był całkiem, jak widzicie, skuteczny. Okej, okay. Tego też dziabniemy chyba. Teraz trzeba uważać na tego gościa. Dobra, dostał, więc mam teraz czas, żeby dobiec tu. Po tę zajebistą broń. Gość przeżył. Niedługo natomiast. Mam nadzieję. Dobra, dostał.
Coś tu jeszcze strzela? O-o. Kill switch! Okej. Fuck! Tu już nie jest tak prosto, ale dobra. Tu jest spoko, rzucam po prostu w eter. To jest w sumie ciekawy motyw, jak widzicie. Tylko nie wiem, czy przypadkiem teraz nie zostałem bez broni. Na to wygląda... Nie, jest tutaj broń, dobra. Tutaj jest ten gostek. Do widzenia. Muszę zniszczyć się na tego gościa, bo on ma maszynową broń, nie? Nie trafiłem chyba. O, dobra. Kill switch, uda się, mam nadzieję. Co, jak to? Hot switch, sorry, nie kill switch. Not ready? Fuck. Myślałem, że uda mi się walnąć, kurde, jeszcze normalnie pistoletem. A masz. Ty dziadu. Że uda mi się walnąć pistoletem w tego gościa, nie? Znaczy w pocisk bardziej. To chciałem powiedzieć. Dobra. To jeszcze raz to musi być celny strzał. Gdzieś tutaj na przykład. Zobaczymy, czy się uda. Tak! Udało się! Haha! O kurde. No tu mi się nie trafiło, ale tu pójdę po prostu po broń. Muszę teraz uważać. Szybko polecieć tu. Ponieważ tu zaraz wyjdą goście. Ale teraz jestem na nie gotowy. Gdzie oni są? Wow! Hot switch ready. Zobaczymy, czy będę musiał go użyć, czy nie. Na razie się udało. O! Spoko! Udało się! Przeżyłem to! O kurde! No ale nie było łatwo! Nie było łatwo, ale te poziomy są rzeczywiście teraz ciekawsze. I trzeba pomyśleć, jak kogo... W kogo wejść, a komu... Kogo zdzielić, kogo zastrzelić, a kogo w kogo w ogóle coś rzucić, nie? Pewnie pomysłów jest tyle, ile kurczę graczy. Zresztą nie, no dobra, jest bardziej skończona liczba pomysłów. No ale i tak mi się podoba, jest nieźle. Jest bardzo spoko. Oprócz tego, że nie ma polskiej wersji, wszystko jest spoko. Repeat after me. Powtórz za mną. Mind is software, czyli umysł jest programem. Mind is software. Okej. No to powtórzyłem. Dostanę jakąś nagrodę, jakiegoś cukierka elektronicznego, czy niekoniecznie? Head out! Okej, widzę, że to jest kolejna plansza. Widzę, że teraz tych plansz to jest jedna za drugą. Your stop. Okej, nie wiem, co się stało, ale chyba nie zdążyłem złapać broni. Aha, bo tutaj jest ten. Jasne. Tu jest przecież... Co ja muszę zrobić? Muszę tu na dole zejść. O-o. Dobra, widzę, co muszę zrobić. Muszę na dół. Złapać broń i jednocześnie zejść tutaj na dół. Widzę. Dobra, widzę to. Do widzenia. Co teraz? Może uda mi się go dźwięknąć. I przeżyć to jeszcze, chociaż widzę, że chyba niekoniecznie mi się uda to przeżyć. Ale skoczmy. Okej, udało mi się. Jest nieźle, bo mi się naprawdę udało to przeżyć. I to bez... Wuhu! Kurde! Tam mi się udało przeżyć, a to już zginąłem, no. Co za bezsens. Dobra, jeszcze raz. I bum. Pyk. I może ten hot switch z nim. O. Taki bajer, chociaż zaraz sam się pewnie zabije. Dobra, udało mi się gościa dźwięknąć. Widzę, że z drugiej strony idą. No to zaraz ich zdejmiemy też. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam taką wielką nadzieję, chyba się udało. Tickets please! Czyli... no. Jak to się mówi? Bileciki proszę. O! Ale to był fajny super poziom, krótki, ale całkiem super interesujący, jak widzicie. O, poszło wyjątkowo sprawnie. Spoko, całkiem spoko. Dobra, moi drodzy, nie wiem, czy gra będzie dalej chciała, żebym grał. Repeat after me, powtórz za mną. Bodies are disposable, czyli ciała są... Ciał można się pozbyć, tak? Bodies are disposable. Pewnie jak wcisnę enter, to polecę dalej. Ja bym chciał już skończyć odcinek, a to widzę, że cały czas gra mówi mi nie, graj dalej. Ponieważ chcemy, żebyś nigdy nie wyszedł już z tej gry. Borderline. Dobra, niech będzie. Zatem jeszcze jeden odcinek, niech będzie. W
w ramach wyjątku. Co my tu mamy? Mamy same butelki. Może tego gościa uda mi się zdzielić. Jeszcze tamtego jakiegoś zdzielę. Trafiłem? Gościa nie przeżył. Hot switch ready. To jeszcze nie teraz. Mogę się hot switchnąć z tamtym gościem. Pyk! Proszę bardzo. Tu się materializują. A ja nie za bardzo mam... O właśnie, się zmaterializowali, nie za bardzo miałem czym strzelać. To chyba nie był dobry pomysł, żeby się przenosić tutaj. Borderline. Dzień dobry. Czy zastałem Jolkę? Dobra, oddawaj mi te bronie. Chcę jakoś obóz zdjąć, ciekawe czy mi się udało. Tak, udało się, pięknie. Teraz czego, hot switch jest ready? Do widzenia. Tu mamy pałę, widzę, jakieś młoty czy coś. Dobra, ale tutaj mam drugą szczelbę. Wpadę, gdyby ktoś mnie spytał o zdanie. O-o! A, tego nie przewidziałem. Dobra, zobaczmy, czy mi się uda. Chyba mnie dziabnął tamten z tym, kurczę, assault rifle. Skubaniec! Dobra, to jeszcze raz, ale już było całkiem nieźle. Czyli tu robię pierwszego hot switcha, tak? Potem biegnę po butelkę. Dziab. Wow. Będzie, że nie zniszczyłem mu broni. No nie. To teraz będę musiał rzeczywiście zdzielić go dwa razy. Tak. Hot switch ready. Papa. Przeżył? Serio? I nie wiem dlaczego, ale rzuciłem. Dobra. No to hot switch. Nawet nie wiem dlaczego rzuciłem tą bronią. Okej, okay, no to nie jest bezpiecznie teraz. Spróbuję jeszcze raz ją wziąć. Dobra, jakieś goście zaraz tu wyskoczą. Do widzenia. Mam nadzieję, że kogoś tam zdjąłem. Hot switch ready, w razie czego. Papa, autofammo. No to masz. Świetnie to zrobiłem. Nie jest dobrze, czuję, że zaraz zginę. Nie zdążyłem tego powiedzieć, bo znowu jakiś koleś wyleciał na mnie. Właśnie, za długo, kurczę, jednak nie da się wytrzymać w takiej opcji. A masz! Dawaj mi też szczelbę. To się ładnie udało wtedy, ale tutaj już niekoniecznie. Hot switch ready, ale to mnie nie rusza. Tutaj jakiś koleś strzelał do mnie. Chyba wtedy go zapomniałem zdzielić. To już teraz go zdzielę. Dobra. I tamtego gościa out of ammo. Dobra, zmienimy się z nim. Zobaczymy, co to da. To chyba nie był najlepszy pomysł, który miałem w życiu. Zdecydowanie nie. Nie. Tutaj nie mogę się hot switchować, bo widzę, że od razu zginę. Hot switch tutaj nie za bardzo daje radę. Widzę. Dobra, przyjdź sobie bliżej mnie. Bo może nawzajem się zabijecie. Zabij się, ej, zabijcie się nawzajem. Ty mendo! Jaki typ! No jaki... Farciarz. Nie ma tak cios z góry. Ty też chcesz dostać? Proszę bardzo. Dobra, dwóch gości zdjąłem tak po prostu, z piąchy. Lecą na mnie. Wow! To było niezłe. Nara. Dobra. Pewnie tutaj się pojawi kolejny gość. Dobra, nara. Co teraz mamy tutaj? Nie wiem teraz, co się stanie. Dokładnie zginam w ten sam sposób. Pozwalam, żeby on na mnie natarł, zamiast po prostu na niego poczekać. A tu robimy niezły manewr. Atak z góry. Skryje się, strzela do tego. I teraz do tego. Spoko, jakoś tak dziwnie teraz to rozegrałem, jak widzicie. Ale bardzo dobrze, bo teraz mogę strzelić w tego. Wyrzucić broń, teraz wziąć tę zajebistą broń. Tego potraktować tu ładnie. Tu jest kolejna broń, nie? Ale mogę teraz poczekać. W sensie, tu strzelę.
Czy ten będzie miał... Dobra, z tym się zamienię. Bo akurat tutaj mam blisko... Fuck. Zdążę. Nie mam pojęcia, czy zdążę. Teraz poczekamy w napięciu. Shit. Fuck. Już było coraz lepiej, ja nie mogę... Chyba muszę poczekać, aż goleś tam po prostu przyjdzie do mnie. Tylko w sumie śmiesznie jest. Widzicie, ma problem trochę ze sobą. Wow! Jakim cudem go to od razu zabiło? Czyli atak z góry zabija od razu. Na to wygląda. Wow! No chyba pogięło was. Prawie mnie zabił koleś. Jego tam dziabnę. Dobra. Nara! Mogę w sumie zacząć headshotować. Dobra. W sumie nie jest mi to potrzebne, teraz mogę już wziąć tę broń. Nara. Pipi, jeszcze hot switch, nie. Nara. Dobra, sporo tej broni powinno się zebrać. Właśnie, tutaj mam jeszcze tę broń drugą, nie? A, dobra. Dostał w papkę. Zmieniam broń. W razie gdyby ktoś chciał spytać, co będę robił teraz, w najbliższej przyszłości. Headshotik. No nie wiem, czy się uda. Ha! Piękny headshot! No nie mogę, headshot w ogóle końcowy. To jest fajne. Czyli jak dziabnę gościa chyba w głowę z rzutu, z góry, to on chyba od razu dostaje w łeb. Znaczy, dostaje w łeb, tak? Ale teoretycznie od razu ginie. Na to wygląda. Dobra, moi drodzy! Co by się nie działo, to ja tutaj w tym momencie już ten odcinek skończę, więc jeśli wam się podobało, pamiętajcie zostawić łapę w górę, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Niebawem kolejny odcinek, super hot. I mam nadzieję, że jak znam życie, to to będzie następny odcinek, być może okazać się ostatnim odcinkiem z tej całej kampanii, która jest mega krótka. Zobaczymy. W każdym razie wielka piona ode mnie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku super hot już niebawem. Cześć!